Szanowni Państwo, wszystkiego, wszystkiego najlepszego w nowym roku, który nadchodzi, zdrowia, radości, szczęścia, spełnienia marzeń. No i na pewno wszystkim koważanom życzymy pięknych kowar. Od początku tego roku realizujemy dla Państwa kurier kowarski, a za chwilę pokażemy Państwu skróty informacji, które w roku 2022 w naszym kurierze się ukazały. Na terenie miasta Kowary od ubiegłego roku funkcjonuje tak zwana komunikacja karkonoska czy komunikacja powiatowa. Komunikacja ta jednak nie rozwiązywała problemu, który istniał na terenie miasta. Nie było tak do końca połączenia między centrum miasta a szpitalem. W związku z tym szukaliśmy rozwiązania, jak uruchomić komunikację wewnątrzmiejską. Z taką propozycją przyszedł jeden z naszych przewoźników, pan Marek Woźniak. To jest kompletna dokumentacja na remont mostu na placu franciszkańskim. Mostu, który uległ katastrofie budowlanej, bo tak możemy, zostało to określone przez nadzór budowlany i w trybie awaryjnym musieliśmy przygotować całość dokumentów do tego, żebyśmy mogli tą przebudowę, remont tego mostu przeprowadzić. Dzisiejszym otwarcie wystawy niesamowitego kowarzanina, człowieka, który mieszkał w Kowarach przez kilkadziesiąt lat, człowieka, który tworzył w Kowarach. Ten rok to rok wyjątkowy, jeśli chodzi o Józefa Gielniaka, rok jubileuszowy, związany z okrągłą 90. rocznicą urodzin artysty i 50. rocznicą jego śmierci. Bardzo dużo będzie i jest już o Józefie Gielniaku, nie tylko w naszym regionie. Rozpoczynamy lato, wiosnę w Kowarach. Rozpoczynamy ją na wyspie, a dzisiaj najważniejszym celem jest zebranie środków finansowych dla żołnierzy ukraińskich. Szczęśliwie wróciła z Gorlic, gdzie odniosła duży sukces. No i zaproponowano mi tu w roku Józefa Gielniaka jako mojego mistrza, żebym właśnie tutaj pokazał Państwu ten zestaw 30 prac. Powiem kilka słów może o mistrzu jako o twórcy dość mocno kontrowersyjnym. Chodzili tam ci różni i mówili, nie tak koń wygląda, bo oni jak koń wiedzą, więc tak koń nie wygląda. To była wizja po prostu artystyczna. No może on nie był tak jak prawdziwy koń, ale koń sztuki. W naszych relacjach jest o tyle dobrze, że ja nie jestem artystą, ja nie funkcjonuję w dziedzinie artystycznej. Ja jestem, że tak powiem, inżynierem, prawnikiem i no, sprawuję taką profesję związaną z technicznymi i prawnymi zagadnieniami. Kolejna akcja turystyczna, kolejna akcja rekreacyjna i kolejna akcja promocyjna. Milanos, stowarzyszenie, które zaczęło funkcjonować również na terenie Kowar, robi dzisiaj rajd po kowarskich grzbietach. 34 km wspaniałego zwiedzania, chodzenia. Stowarzyszenie Milanos dzisiaj organizuje szwendaczkę z Milanos. Szwendaczka polega na tym, że zjechali nam się ludzie z całej Polski. Startująca grupa jest to 60 osób, która będzie szła dookoła Kowar po szczytach, które otaczają Kowary. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na Kowarskich Straganach. Jest to druga edycja Kowarskich Straganów. Przyjechałam tu z Wałbrzycha i bardzo mi się podoba. Tutaj z rodziną chodzę i bardzo jestem zadowolona. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy przy notariuszu akty dotyczące gruntów i dotyczące przekazania pieniędzy pod Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kowarach. W Kowarach powstanie pierwszych kilkadziesiąt mieszkań komunalnych, TBS-owskich, z czego bardzo się osobiście cieszę.
dzisiaj spotykamy się w ramach projektu poprzez Wenecję Karkonoszy do Kowarskiego Ratusza. Będziemy spacerować wzdłuż wyremontowanych mostków, dowiemy się o nich o każdym kilka słów. Przyszliśmy przez Kowarskie Mosty, było to takie nieformalne otwarcie nowo wyremontowanych mostków na rzece Jedlicy. Uczestnicy zapoznali się z krótką historią z rzeką Jedlicą w tle. Ema Siemieniec, która jest nauczycielką w przedszkolu i tam prowadzi też teatr Ośmiornica. Mieliśmy świetną zabawę, naprawdę. Jestem w ogóle dumna z moich kolegów, że daliśmy, w ogóle podołaliśmy temu zadaniu. Joanna Kamińska, która jest zawodowym muzykiem, skrzypaczką. Staszek Wesołowski, który przyjeżdża do nas z Krzeszowa. Ja jestem bardzo krytyczny do tego, co robię na każdej płaszczyźnie swojego życia, ale dzisiaj to było dla mnie zupełnie nowe emocje, zupełnie nowe doświadczenie. Dariusz Masakawecki. Oczywiście Państwo widzowie stanowicie władzę prawdziwą w teatrze, więc Wasze opinie są najważniejsze. Emocje są jeszcze duże. W przygotowania włożyliśmy bardzo dużo pracy. Ale warto było, dlatego że reakcje publiczności na premierze były bardzo krzepiące. Witam wszystkich serdecznie na 45. zjeździe Klubu Piwosza. Mamy imprezy takie jak zjazd rodzinny, mamy zaduszki wspominkowe, mamy wyjazdy rowerowe, objazdy, takie parady rowerowe Piwoszy. Mamy także tak zwane Adamki. Adamki jest to ku czci Adama, seniora Piwosza, który obchodząc swoje imieniny w grudniu, robimy imprezę, jest to multiturniej, bawimy się tam kręglami, darta. Jest to pewien sposób na życie. Piwosze od 45 lat, jak ile rzeczy wspaniałych zrobili w kierunku sportu, rekreacji, różnego rodzaju festynów. Żeby zostać piwoszem, trzeba lubić piwo, przede wszystkim. Trzeba być komunikatywnym, trzeba zgłosić się na zjazd piwoszy, zostać zaproszonym. 40 głosów ma Janusz Pak! Nasz nowy w ramach projektu współpracy transgranicznej Polska-Saksonia od prawie 2 lat realizujemy różne zadania na terenie naszego miasta. Między innymi w ramach tego projektu udało nam się pozyskać pieniądze na remont przejścia tutaj pomiędzy ulicą Jagiellończyka a naszą kowarską starówką. Zostały umieszczone reprinty starych grafik średniowiecznych przedstawiających zawody, które zostały przedstawione na starówce. W ramach tych prac konserwatorskich udało się między innymi odkryć fragmenty starych fresków, którymi to przejście było ozdobione. Jesteśmy na dworcu PKP. W tej chwili kończymy pierwszy etap związany po pierwsze z pozwoleniem na budowę, po drugie prace rozbiórkowe i prace polegające na zbijaniu tynku, zabezpieczeniu dachu, zrobieniu dachu na części budynku A i na części budynku C.